dotarliśmy do marketingowego apogeum, kiedy to użytkownicy płacą za wyświetlanie reklam. Bo to właśnie robisz, jeżeli kupiłeś produkt marketingowy o nazwie Funko Fusion, który jest na pewno świetnym nośnikiem reklamy, ale wyjątkowo słabą grą. Dlaczego? Zapraszam do recenzji. Umówmy się od razu. Ciężko mi po paru naprawdę trudnych godzinach z produktem marketingowym Funko Fusion stwierdzić, że miałam do czynienia z grą. Zacznijmy od historii, która zamiast skupiać się na jakiejś ciekawej fabule, skupia się na paskudnych figurkach z dużymi głowami. Naszym zadaniem tutaj będzie zebranie plastiku, by odtworzyć bardzo rzadką figurkę, a przeszkadzać nam będzie inna, zła figurka. Historia w grze nie jest tym samym, co historia w grach z popularnej serii LEGO. Tam LEGO jest tylko sposobem prezentacji. Tutaj cała historia jest jedną wielką reklamą wątpliwie fascynującego świata Funko. Słuchanie tych infantylnych dialogów oraz cienkich pretekstów fabularnych do jakiegokolwiek działania sprawiało mi ból. Ale czym jest sama gra Funko Fusion? Jest to trzecioosobowa gra akcji, której będziemy kierować jednym z bohaterów z franczyz, którym twórcom, czyli działu marketingowemu, udało się pozyskać prawa do wykorzystania w ich grach. Te nie zachwycają, bo z tych ciekawszych mamy He-Mana oraz Jurassic Park, a z tych mniej ciekawych będzie Scott Pilgrim oraz Umbrella Academy. Pozostałe marki odblokujemy w trakcie gry lub zakupując pakiety DLC. Osobiście uważam, że produkt marketingowy Funko Fusion powinien być dodawany jako gratis do zakupionych figurek Funko, a nawet wtedy chyba tylko jakiś desperat chciałby w to grać z własnej, nieprzymuszonej woli. Albo taki recenzent jak ja. Jak już pogdybaliśmy sobie, że Funko Fusion nie ma ani pomysłu na siebie, ani jakiejkolwiek tożsamości, skupmy się trochę na gameplayu. Powierzchownie widać tutaj pewien pomysł, bo mapy są stosunkowo niewielkie i wyrwane z odpowiednich franczyz. Z czasem jednak się okaże, że działanie na nich polegać będzie głównie na tych samych powtarzalnych czynnościach. Zauważymy także, że pomimo teoretycznych różnic między postaciami, finalnie i tak nie ma znaczenia, kim gramy, chyba że scenariusz od nas czegoś wymaga. Na przykład w miejscach He-Mana najczęściej musimy grać jako Adam, by móc się zmienić właśnie w He-Mana i przejść misję. Walka jest nawet przyzwoita i chyba jest najlepszym elementem w tej grze. Strzelanie ma swojego kopa, a z wrogów i zniszczonych elementów otoczenia będą wypadać kawałki plastiku, za które będziemy kupować ulepszenia. Pozwolą one nam w pewnym stopniu przemieszczać się do niedostępnych inaczej miejsc, na przykład tworząc portal na inną część mapy lub też skacząc wyżej niż normalnie. A będziemy chcieli to robić, by znaleźć ukryte sekrety. Niestety, z jakiegoś powodu na linearnych mapach, które musimy powtarzać w pełni, jeżeli chcemy do nich wrócić, ukryte są elementy metroidwanii, więc jeżeli będziesz chciał odnaleźć wszystkie sekrety, to będziecie musieli powtarzać całe etapy. Ale szczerze nie wiem, dlaczego chcielibyście to robić, bo jednym z sekretów jest na przykład zbieranie kubełków z KFC. W ten oto sposób gra delikatnie przypomina nam, że warto czasem przystanąć i zastanowić się nad swoim życiem. Tak jak czasami chcemy zjeść KFC, ale potem prawdopodobnie będzie nas bolał brzuch, tak samo odpalenie Funko Fusion sprawi, że będzie was bolała głowa od bezsensowności tego produktu. Oprócz tego znajdziemy też kawałki plastiku potrzebne do odtworzenia figurek, czy też totalnie bezużyteczne przedmioty jednorazowe, których używanie wymaga od nas nawigowania w wyjątkowo skrajnie nieprzyjemnym interfejsie. Nawet sumując te wszystkie elementy, możemy otrzymać jedynie przyzwoitą grę, która może zachęcić fana Funko, by w nią zagrać. Ale niestety na tym się nie kończy, bo gra jest w skandalicznym stanie technicznym. Liczba bugów w dniu premiery była zatrważająca, a z kolejnymi aktualizacjami wcale się nie zmniejszyła. Warto tutaj na przykład wspomnieć, że pierwszą misję musiałam powtarzać 3 razy, bo za pierwszym razem Merman z ekipy Szkieletora zaczął się podczas skoku i był nieśmiertelny, przez co nie mogłam go pokonać. Za drugim razem za to fala przeciwników nigdy się nie kończyła, przez co nie pojawił się boss etapu.
Za każdym razem musiałam zaczynać od nowa, bo twórców produktu marketingowego FunkoFusion przerosła kwestia dodania autozapisu podczas misji, nie mówiąc już o jakiejkolwiek opcji ręcznego zapisu. W sumie ta druga opcja przerasta w większość dzisiejszych twórców gier. Możecie więc zrozumieć moje rozżalenie płynące z tej recenzji. Granie w tę grę jest uczuciem podobnym do tego, które masz przed filmem w kinie, kiedy idzie 30 minut reklam. Zapłaciłeś za bilet do kina, by przez 30 minut oglądać reklamy. To jest niefajne i nie lubię tego. Dlatego też nauczyliśmy się przychodzić do kina później, by zminimalizować zmarnowany czas. Niestety, w FunkoFusion nie ma żadnego później. Będziesz chłonąć fantastyczny, według twórców, a tak naprawdę nudny, świat winylowych figurek, jednocześnie zbierając kubełki z KFC. Gdyby twórcy postanowili zrobić grę podobnie jak robi to Lego, czy po prostu przedstawić jakąś historię, często w zabawny sposób, za pomocą klocków Lego, ale nie w taki sposób, byłaby to historia o samych Lego. Kupując FunkoFusion, kupujesz tak naprawdę reklamę figurek. Dlatego uważam, że ta gra powinna być dołączana za darmo do fizycznych Funko. A gdyby twórcy byli sprytni, to mogliby zrobić z tego grę sieciową, gdzie kolejne postacie by się odblokowywały za zakupione figurki w realu. I wtedy ta gra miałaby sens, o ile twórcy by poprawili bugi. W ten sposób stworzyłaby się platforma dla fanów figurek Funko, prawdziwe miejsce, gdzie każdy z nich mógłby się odnaleźć jako swoja ulubiona postać, a fani walczyliby o co rzadsze figurki, by zdobyć unikalne skórki w grze. Gra taka mogłaby funkcjonować jak na przykład Roblox, ale niestety twórcy nie rozumieją ani swoich klientów, ani rynku gier, ani potrzeb graczy. Dlatego powstało właśnie FunkoFusion, które zostanie zapomniane i za parę tygodni trafi pewnie za darmo do Amazon Prime lub innego PlayStation Plus. Dziękujemy, że oglądaliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zajrzyjcie do naszego sklepu z grami www.sklepzgrami.pl. Do następnego, cześć!